I dwa, i trzy. Jesteśmy właśnie w pensjonacie Elpejski Dwór w Międzygórzu, gdzie kadra pedagogów i psychologów z Wielkopolski, oprócz zajęć teoretycznych i logopedów i terapeutów, oprócz zajęć teoretycznych ma również zajęcia praktyczne. Ponieważ żeby zrozumieć dietę eliminacyjną, dietę bezglutenową, trzeba spróbować tego jedzenia, zdobyć garść wiedzy, ale też dotknąć ciasta. Pani Kamilo, jak się lepią bułeczki? Bułeczki lepią się rewelacyjnie, ale trzeba pamiętać o tym, żeby mieć nawilżone mocno rękawiczki. Tak jest, bardzo, bardzo trzeba mieć nawilżone, bo inaczej się klei. Zobaczcie, zobaczcie. Jak nie jest nawilżone, proszę spójrz. Zobaczcie, co się dzieje, jak ręce nie są każdorazowo zmoczone, tak? Elu, a tobie jak się lepią bułeczki? Mi się lepią normalnie. Jestem tak zrelaksowana i zafascynowana, że aż za nie mówiłam. A czy jadłaś kiedyś bezglutenowe bułki? Nigdy nie jadłam, ale na pewno dzisiaj zjem. Mamy nadzieję, że nam się upiecze bardzo duża porcja. Tak, czy jeszcze Basia może nam powie dwa zdania? Oczywiście, ja już lepiej 5 minut. Basia nie i proszę zobaczyć, poprawić. Kształt jest idealny. Przecież ta bułka jest wspaniała, a ja przecież robię to po raz pierwszy. Co by było, gdybym codziennie piekła? Ojej. Przepiękna. O, ale Ela zrobiłaś dziurką. O, właśnie, ja pakowuję po Eli. O. Z dziurką. Piękne. I są rogaliki. I będzie można konfiturę w środek włożyć. Tak. Wszystkie, bo my pakujemy troszkę po sobie. Rozumiem, bardzo dobrze. Sobie, ale zobaczcie, te bułki rosną w oczach. Mam wrażenie, że one już są wyrośnięte, że już się nadają do pieca. Ja tylko powiem, że robimy bułki tradycyjne, białe bułeczki bezglutenowe z białego miksu do wypieków drożdżowych, z dodatkiem słonecznika, oczywiście bezglutenowego. Natomiast te drugie, ciemniejsze bułeczki, to są bułki, które robimy z miksu B, również do wypieków drożdżowych, z dodatkiem pełnoziarnistej mąki gryczanej, po to, aby nasze bułki miały więcej białka, więcej błonnika, aby były mniej kaloryczne i były bardziej zdrowe. Mam nadzieję, że będą nam smakowały. Słuchajcie, ile mamy bułek z kilograma ciasta? Kto szybko policzy? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, już można białkiem. 17, 18, 22, 6, 28 plus a tu dwa precelki jeszcze. 28 bułek i dwa precelki. Myślę, że dla każdego starczy po bułce, będzie jeszcze dla niektórych po dokładce. Po precelku. Damy znać, jak już będzie po... Po pieczeniu! Po pieczeniu, tak.